Cześć wszystkim, witam w kolejnym teście na moim kanale, tym razem z pokładu Renault Koleos. Samochód ten dzięki uprzejmości Renault Polska otrzymałem w najwyższej wersji Initial Paris z dwulitrowym dieslem pod maską, coś z czym dawno nie miałem kontaktu, czyli silnik dieslowski. Mamy tutaj 190 koni, napęd na 4 koła, wyposażenie w zasadzie full, także jeśli jesteście zainteresowani, co mam do powiedzenia na jego temat, serdecznie zapraszam. Zacznę niezbyt pomyślnie dla Koleosa, bo jest to samochód, który być może to trochę wynikało z mojego nastawienia, bo nastawiłem się, że będzie to samochód, przy którym wsiadając w zasadzie od razu zrobię wow, słysząc jaka to jest wersja. No moje nastawienie było dokładnie takie. I muszę powiedzieć, że to nie jest samochód, który przynajmniej na mnie zrobił super wrażenie, a w zasadzie super pierwsze wrażenie, może nawet drugie i trzecie też nie było kapitalne. Nie wiem, czy to wynikało z mojego nastawienia, czy po prostu jakoś obiektywnie, czy może subiektywnie stwierdziłem, że coś mi tutaj nie gra. Ale jest to jeden z tych samochodów, który im dłużej użytkowałem, tym bardziej się do niego przekonywałem. Skąd wynikało moje wrażenie na nie? Nie chodzi mi tutaj o materiały, bo te są w porządku. Tak jak powiedziałem, jest to najwyższa wersja Initial Paris, także nie chcę tutaj też wymieniać wszystkich rzeczy, bo tu w zasadzie jest wszystko to, co powinno być. Jeśli chcecie sobie sprawdzić, to wystarczy kliknąć na stronie Renault i wszystko macie podane na tacy. Także to nie chodziło o to, że czegoś mi tutaj brakowało, albo nie wiem, materiały były złej jakości, bo skóra jest bardzo w porządku, jeśli chodzi o fotele. Tu jeśli chodzi o materiały czy spasowanie, też jest ok. To, co mi od razu na dzień dobry jakby nie przypadło do gustu, to, że testując niedawno nowego Captura, może widzieliście, ja byłem naprawdę pod dużym wrażeniem na przykład systemu tutaj multimedialnego i ogólnie auta, tego jak zostało zaprojektowane i naprawdę Captur uważam, że jest kapitalnym samochodem. Spodziewałem się, że Koleos będzie jeszcze lepszym, skoro jest większym, takim troszkę można powiedzieć flagowym, to że będzie jeszcze dwa poziomy wyżej. Ja tego auta tak nie odbieram po kilku dniach użytkowania, bo na przykład system multimedialny, sorry, ale powiem wprost, dla mnie on wygląda i jeśli chodzi właśnie i o wygląd i obsługę, jak system audio z 2008 roku. Mi się po prostu nie podoba, według mnie jest niezbyt ciekawy stylistycznie, dość powolny, taki po prostu archaiczny, a spodziewałem się naprawdę czegoś dużo lepszego. I druga rzecz, i to nie jest to już przytyk do samego Renault, tylko do wszystkich aut, które to mają, czyli ta cholerna bezstopniowa skrzynia. Ja uważam, że ten samochód z tym silnikiem, przy tej mocy, z normalną skrzynią, nawet gdyby to nie była dwusprzęgłówka, robiłby 10 razy lepsze wrażenie. Oczywiście, jeśli lubicie skrzynię CVT, to być może wasz odbiór tego samochodu będzie kompletnie inny niż mój. Ja skrzyń bezstopniowych nie lubię, myślę, że się do nich chyba nigdy nie przyzwyczaję, znaczy inaczej, może się przyzwyczaję, może będę musiał, ale nie tak, żebym je polubił. I trzeba też być uczciwym i powiedzieć, że jak na CVT, to ta skrzynia jest w porządku, dlatego że możecie nawet na pierwszy, że tak powiem, rzut oka, czy pierwszy kontakt z tą skrzynią, z tym samochodem, możecie nawet nie rozpoznać, że to jest skrzynia bezstopniowa. Sam tak miałem, bo potrafi może nawet nie tyle symulować zmianę biegu, co po prostu działa w taki sposób, że czasami macie takie wrażenie, że biegi się zmieniają. Ale nie, tutaj wystarczy się wsłuchać, wystarczy chwilę dłużej pojeździć. Niestety jest to, co mają skrzynie bezstopniowe. Wyje, przez jakiś tam czas nie jedzie i ja tego po prostu nie lubię. Tak jak mówię, nie sugerujcie się być może moim zdaniem, bo jak nie macie nic do skrzyń bezstopniowych, to może dla was będzie ok. Druga rzecz, która nie przypadła mi do gustu, może już jak zacząłem mówić o tych gorszych rzeczach, to właśnie skupię się na początek na wadach, to, że samochód mimo dosyć dużej mocy od startu jest bardzo mułowaty, kompletnie nie czuć tej mocy i przy tych wartościach, które posiada ten silnik, szczególnie chodzi mi o newtonometry, spodziewałbym się czegoś lepszego, przy czym wiadomo, newtonometrami się nie startuje, tylko się nim jedzie i tutaj już jest zdecydowanie lepiej. Wróciłem właśnie z trasy, przejechałem jakieś 250 km i naprawdę, o ile start sprawia często trudność, robi się mega głośno przez to, że skrzynia, wiadomo, wyje, mocy troszkę brakuje jak na tę wagę, ale jadąc w trasie, jakieś wyprzedzanie tirów, innych samochodów, problemu już żadnego mi nie stwarzało i wręcz powiem, że było całkiem w porządku, właśnie jak na rozmiary tego samochodu. Ale jeśli chodzi o ruszanie ze startu, no szału nie ma. Wiadomo, to nie jest samochód do ścigania, ale
no, ja spodziewałbym się, że będzie troszeczkę lepiej. I też kolejną wadą jest to, że jest dosyć głośno. Może to wynika z tego, że naprawdę dawno nie jeździłem dieslem i się kompletnie odzwyczaiłem od tego dźwięku, ale czy przy wyższych prędkościach autostradowych, czy właśnie przy ruszaniu i to, że wyje skrzynia, w samochodzie jest dość głośno. Jak jechałem po drogach, gdzie się jedzie 100, 110, nawet do 120, jest jeszcze w miarę ok. To, co też mnie nie pasuje, to zegary. Ja zdecydowanie widziałbym je inne. One są takie trochę, nie wiem jakiego użyć słowa, ale ten środkowy zegar jest taki trochę na siłę jakby dla mnie, bo wolałbym albo klasyczny, albo w pełni cyfrowe. Nie wiem, coś mi tutaj nie pasuje i ja fanem ich na pewno nie jestem. I może na razie wystarczy o wadach, bo mówię na razie tylko o nich. Przejdę do tego, od czego zacząłem. Tak jak mówię, pierwsze, drugie, trzecie wrażenie skupiałem się właśnie na tych rzeczach, które mi nie pasowały. I też będę z Wami 100% szczery. Ja to też wiele razy mówiłem, ale może tego nie słyszeliście w innych testach. Ja nie lubię SUV-ów, nie lubię dużych samochodów, w sensie podniesionych. Ja się dużo lepiej czuję w takiej, nie wiem, A-klasie czy Mazdzie 3. Także testy są subiektywne. Ja również testuję auta subiektywnie, więc wiedzcie, że ja do SUV-ów nie jestem nastawiony pozytywnie i stąd może pewne rzeczy odbieram inaczej, niż będziecie to robili Wy, bo może na przykład SUV-y uwielbiacie. Także to tak, że tak powiem, na marginesie. Ale po pewnym czasie, po jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, siódmej przejażdżce, po przejechaniu się w trasie, ten samochód, albo ja się zacząłem do niego przyzwyczajać, albo może jakieś pewne zalety zacząłem odkrywać. Bo na pewno trzeba powiedzieć, bo też się po prostu stając gdzieś na postoju, gdzieś się zatrzymując, po prostu się na niego patrzyłem, przyglądałem mu się. I moim zdaniem jest to bardzo ciekawe stylistycznie auto, szczególnie w tej wersji, szczególnie w tym kolorze. Podobają mi się światła z przodu, z tyłu. Ogólnie bryła jak na tak no, duże auto jest naprawdę ciekawa i to znowu powiem, jak dla mnie, kogoś kto takich aut nie lubi, nie przepada, no to naprawdę musi być ciekawe, żebym ja powiedział, że jest ok. Więc tu jest naprawdę ok, jeśli chodzi o design. Mamy też parę rzeczy takie, które lubię, czyli na przykład oświetlenie możemy sobie kolorami w środku, że tak powiem, żonglować. To jest pierdoła, ale taka, która wpływa na odbiór auta na co dzień. Mamy trzy tryby jazdy, jeśli chodzi o napęd, czyli możemy jechać na samym napędem naprzód. Możemy sobie ustawić tryb auto, czyli napęd na tył będzie się dołączał w zależności od potrzeby i możemy zblokować napęd na cztery koła. To jest oczywiście coś, z czego ja nie skorzystałem ani razu, bo nie wjeżdżałem w żaden teren, nie jeździłem też w sytuacji, kiedy było, nie wiem, ślisko, jakieś błoto, także ja ogólnie napędy na cztery koła bardzo lubię, przy czym też stwierdzam po wielu latach jeżdżenia z takim napędem, że wykorzystuje się go mega rzadko. Ale oczywiście niech to będzie chociaż jedna sytuacja, w której się przyda, ale uratuje nam tyłek, to już było warto, także napęd na cztery koła na pewno jest plusem tej wersji. Pochwalę też na pewno nagłośnienie Bose. To jedna z moich ulubionych firm i w tym aucie działa w porządku. Podobało mi się to, jak audio grało. I kapitalna rzecz, naprawdę kapitalna, doceniłem ją szczególnie właśnie jadąc w trasie, fotele. Po pierwsze, bardzo wygodne, już po prostu po zajęciu miejsca jest naprawdę bardzo dobrze. Możemy sobie regulować przednią część fotela, wysunąć ją dosyć sporo do przodu, także myślę, że każdy znajdzie tutaj jakieś fajne ustawienie dla siebie. I to, co jest kapitalne, mają po pierwsze wentylację, co przy skórze dzisiaj dla mnie to jest must have, bo przy upałach, no wiadomo o co chodzi. I masaż. Zobaczcie, niestety trzeba tutaj troszeczkę pogrzebać, co jakby te panele dotykowe, wiadomo, najbardziej, najszybsze, najbardziej intuicyjne to nie jest, no ale wiadomo, że trzeba coś zrobić. Mamy masaż. Włączamy sobie on. No i oczywiście dla Was się nic nie zmieniło, ale dla mnie jest w tej chwili bardzo dobrze i kapitalna rzecz. Rzadko mam to w autach, które testuję, a jak już mam, to naprawdę mi się to bardzo podoba. Także za to na pewno wielki plus. Tak dla formalności, masaż jest tylko w fotelu kierowcy, także pasażer niestety takiego udogodnienia nie ma. Z kolei znowu z minusów, i to znowu nie tylko do Renault czy do tego modelu, ale zobaczcie, jak chcemy sobie klimatyzację. Oczywiście stopnie możemy sobie tutaj ustawiać, ale chcecie włączyć nawiew, aby działał wolniej czy szybciej, to musimy sobie kliknąć tutaj i dopiero tutaj, czyli po prostu musimy bardzo odrywać wzrok od jezdni. Wiem, że coraz więcej marek mówi, że tak już po prostu będzie i musimy się do tego przyzwyczaić i to po prostu zaakceptować, bo taka jest przyszłość motoryzacji w tym kierunku, przynajmniej przez najbliższe lata będzie to szło.
co mogę powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć trudno i to po prostu zaakceptować, ale jeśli to ma mi się podobać, no to mi się to nie podoba. Spalanie. W mieście liczcie się ze spalaniem rzędu 8-9 litrów, bo tutaj wiadomo, waga robi swoje. To jest diesel, ale ma 200 koni, ma napęd na 4 koła, także jest tutaj co napędzać, co rozpędzać, co hamować. Jeśli chodzi o trasę, to tak jak teraz jechałem, przy takich naprawdę wysokich prędkościach, nazwijmy je autostradowymi, miałem wynik rzędu nawet 9 litrów, ale to były takie prędkości, że tak powiem, no przelotowe, dosyć szybkie. Przy jeździe powiedzmy 90-110 to spalanie oscyluje w granicach 7,5 litra. Najmniej jak udało mi się osiągnąć, to bodajże niecałe 7. Także jest po prostu ok. Jak na ten rozmiar naprawdę ok, ale to jest diesel, także no nie spodziewajmy się spalania 14. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym samochodzie, to na pewno jest to jeden z modeli, w którym trzeba wspomnieć o cenie. Dlatego, że ten samochód ze słabszym silnikiem, bez napędu na 4 koła, kupicie za około 130 tysięcy złotych. Co uważam, jak na ten rozmiar auta, jest ceną bardzo dobrze skalkulowaną i w takim zakresie cenowym jest to na pewno bardzo ciekawa propozycja, bo no, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, ceny aut są dzisiaj no niestety horrendalnie wysokie i tutaj jest naprawdę kawał samochodu. Taka wersja, którą ja jadę, czyli że tak powiem wszystko mająca, wersja specjalna, pooznaczana z każdej strony, zobaczcie sobie ile tutaj mamy znaczków, Initial Paris, od razu widzimy, że, no, że jest to coś innego, nawet tutaj na kierownicy. Mi się akurat te wstawki bardzo podobają, do tego koloru pasują idealnie, ale to już jest wydatek około 170 tysięcy, także to już jest sporo pieniędzy, ale odnosząc to do wielu rywali, jeśli je doposażycie do tego poziomu, ta cena jest całkiem w porządku. Także na pewno Koleos może przyciągać do siebie klientów cennikiem. Kilka słów o przestronności. Również powiem, że jest bardzo w porządku, bardzo dobrze. Z przodu, czy na kanapie, z tyłu, czy jeśli chodzi o bagażnik, który wygląda w ten sposób. Myślę, że wygodnie będzie tu naprawdę 5 osobom bez żadnego problemu, chociaż teoretycznie jest to samochód, jeśli zmierzymy sobie długość, nawet klasy C, a nawet nie klasy D, jeśli chodzi o SUV-y. Także on robi z zewnątrz ogromne wrażenie, niby jeśli chodzi o długość, aż tak duży nie jest, ale myślę, że tak subiektywnie oceniając, nie powinno tutaj naprawdę nikomu miejsca w żadnej części auta brakować. Dość dobrze rozwiązany jest podłokietnik, pod tym względem, że i z lewej strony, jak oprzemy sobie lewy łokieć na drzwiach i prawy łokieć na podłokietniku, to mamy w miarę płasko, że tak powiem, w jednej linii ułożone ręce i to jest na pewno zaleta przy dłuższej jeździe gdzieś w trasie. Mniej wygodnie podłączycie kabel USB w tym miejscu, ponieważ dosyć ciężko go wpiąć. To jest też oczywiście pierdoła, ale też to zwróciłem na to uwagę podczas jazdy, także mogłoby to na pewno być zrobione troszeczkę lepiej, wygodniej, o tak. Z dziwnych rzeczy w Koleosie, a przynajmniej z rzeczy, które mnie jakoś tam zaskoczyły, bo nie jestem do takich rozwiązań przyzwyczajony, to zobaczcie, gdzie ustawiamy tempomat. Guzik trzeba wcisnąć w tym miejscu. W prawo włączamy ogranicznik prędkości, w lewo włączamy tempomat. Potem oczywiście trzeba sobie na kierownicy ustawić prędkość. Też kolejna rzecz, jak przełączamy sobie prędkość szybciej albo wolniej, jak już mamy tempomat włączony, to przeskakuje o 2 km na godzinę, czyli na przykład jak chcecie przyspieszyć o 10, to trzeba to 5 razy nacisnąć. Ja też nie jestem do czegoś takiego przyzwyczajony, raczej się spotkałem, że o 5 lub o 10 od razu przeskakuje. Nie mówię, że to jest źle, tylko mówię, że po prostu takie coś innego dla mnie przynajmniej. No i jak to we Francuzach się zdarza, jeśli chodzi o ustawianie audio tutaj przy kierownicy. Również coś, co jak zapomnicie, czy jak ja zapomniałem, to znowu naciskałem tutaj plus na kierownicy i mówię, czemu się nie robi głośniej, coś się zepsuło. Okazało się, że faktycznie przecież tutaj mamy ustawianie radia. Czy to jest dobre, czy nie? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno to jest coś, do czego się można przyzwyczaić i pewnie jak się do tego przyzwyczaicie, to pewnie będziecie mówili, że jest to najlepsze rozwiązanie. Ja z kolei jestem przyzwyczajony do obsługi tutaj na że tak powiem, tej wierzchniej części kierownicy i mi się wydaje, że lepiej się, czy wygodniej obsługuje audio tu. Ale to znowu, to nie jest żadna wada, to jest kwestia przyzwyczajenia. A już z kolei ciężko się będzie przyzwyczaić do czegoś, co mam nadzieję kiedyś do tego dotrę, czyli do nawigacji.
nawigacja mi się nie podoba. Oczywiście też, że tak powiem, będąc szczerym, rzadko podoba mi się nawigacja w jakimkolwiek samochodzie fabryczna, bo po prostu rzadko się zdarza, żeby te nawigacje były naprawdę zrobione tak dobrze, jak na przykład mapa googlowska, więc tutaj znowu jest tak, że jeśli miałbym korzystać z nawigacji, czy jeśli korzystałem z nawigacji, to nie była to mapa fabryczna. Wyłączymy tempomat, bo niepotrzebny. Przechodząc troszeczkę do podsumowania, ja mam pewien problem z tym samochodem, bo nowy Captur zrobił na mnie tak dobre wrażenie, jako tak dopracowany samochód, nowoczesny, taki bardzo przyjemny w użytkowaniu i bardzo się nastawiłem i bardzo chciałem, aby moje wrażenie po Kolosie było jeszcze lepsze i nie wiem, czy to był mój błąd, czyli jakby odbiór samochodu wynikający z nastawienia, czy po prostu obiektywnie trzeba stwierdzić, że Captur jest lepszy, mimo że jest mniejszy, jakby niżej pozycjonowany, ale gdyby ten samochód miał te najlepsze cechy z Captura, czyli właśnie audio, czyli wyciszenie, czyli taką przyjemność, że tak powiem, w zbytności z nim, to i zachowałby nadal taką cenę, jaką ma w tej chwili, bo to też trzeba podkreślić, to myślę, że mimo, że naprawdę nie jestem w żaden sposób zwolennikiem SUV-ów czy różnych podniesionych aut, crossoverów i tak dalej, to ten samochód, nawet ja, malcontent w tym temacie, potrafiłbym określić jako kapitalny. Tutaj ciężko mi powiedzieć, że tym samochodem jestem oczarowany, bo nie jestem, ale zdecydowanie potrafię zrozumieć, skąd bierze się popularność tego samochodu, bo myślę, że wynika ona po prostu z tego, co to auto oferuje za określone pieniądze. I ja ten samochód tak będę odbierał, jeśli będę widział kogoś, kto tym samochodem jedzie, to będę wiedział, że to jest rozsądny wybór. I wybór samochodu, który przy pewnym założeniu, jeśli ktoś nie pokonuje tym samochodem tysięcy kilometrów miesięcznie, bo ja uważam, że jeśli chodzi o trasy, to pokonując bardzo duże dystanse, mógłbym być zmęczony. Przede wszystkim dlatego, że jest po prostu za głośno, mimo tych kapitalnych foteli, o których mówiłem. Ale jeśli to jest samochód, który jest bardziej na dziury, na jazdę w mieście, na kolejny, na krawężniki, na jakieś drogi, gdzie trzeba dojechać do domu, na przykład po jeździe po mieście, to już jak najbardziej tak, szczególnie z napędem na cztery koła. I wtedy przy takim założeniu, podwożeniu dzieci, łatwym wkładaniu tego dziecka na przykład na fotelik, bo mamy wyższe auto, to tak jak mówię, wtedy ten samochód ma bardzo duży sens. Na pewno nie na tyle, żeby przekonać mnie, że SUV-y są jednak samochodami, które są lepsze od aut klasy C, czy od aut klasy D, czy nawet od kompaktów, hatchbacków, których ja na przykład czuję się świetnie i zdecydowanie lepiej jeździ mi się autami tego typu, ale tu tak jakby wtrącam swoje podejście do motoryzacji, do tego, co ja lubię, ale kanał jest mój, więc mam do tego prawo, więc też chcę, i mówię to też po to, żebyście wiedzieli, że ja nie jestem dobrze nastawiony do SUV-ów i też z tego może wynikać mój odbiór tego auta. Ciekawy jestem waszej opinii, co sądzicie o tym samochodzie, czy nim jeździliście, czy może go macie, jeśli go macie, to czy jesteście zadowoleni już z dokonanego wyboru, czy jak się wam tym autem jeździ po pewnym czasie, bo myślę, że takie opinie od użytkowników są najbardziej cenne dla osób zainteresowanych takim samochodem, także dajcie znać, wielka prośba. Dajcie też znać, co z tą skrzynią, czy po pewnym czasie, po iluś kilometrach przejechanych, czy po paru tysiącach kilometrów przejechanych, przyzwyczailiście się do niej, i ona wam nie przeszkadza, może ją polubiliście, może ją lubiliście od początku, ale jestem bardzo ciekawy, co macie do powiedzenia na jej temat, będąc użytkownikami tej skrzyni już dłuższy czas, bo ja nie umiem sobie na ten moment wyobrazić sytuacji, żebym powiedział, że jest to coś lepszego niż na przykład dwusprzęgłówka, czy nawet normalny automat, ale może się mylę, także dajcie znać. Także podsumowując, testowanych ostatnio Renault, czyli Captura i Renault Zoe, Koleos na pewno przypadł mi do gustu najmniej, ale z drugiej strony dla fanów tego typu aut, szczególnie przy tak skalkulowanej cenie i tym, co to auto oferuje za te pieniądze, myślę, że jest to bardzo ciekawa propozycja, warta rozpatrzenia, bo mimo pewnych niedoskonałości auto ma też dużo zalet. Także krótko mówiąc, czekam na to, co wy sądzicie o tym samochodzie. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!